Cześć, ja jestem Marcin i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A to jest FNAF Plus. Oczywiście to nie jest prawdziwe FNAF Plus. Chciałoby się, co nie? Ale to jest fanowskie, tak jak tu piszę. Fanowskie by Lost Power Player. O, subscribe on YouTube. Możecie wbić na jego kanał na YouTubie i tam zostawić suba, czy tam skomentować: ej, fajny fangame zrobiłeś, czy coś, ja nie wiem, rób tak dalej, rób więcej fangame'ów, bo są fajne, czy coś. Zresztą zaraz się przekonamy, czy są aż takie fajne. Tutaj mamy Custom Night. W ogóle ciekawe, że settingsy i ekstra, że się te ekstra, ten Custom Night, to jest od razu odblokowane. Ciekawe. Na jumpscare nie będę klikać, bo zawału dostanę. Przedpremierowo dostanę zawał. Trochę grałem w to, żeby zobaczyć, czy to jest warte nagrywania. Czy to jest jeszcze takie. Czy się opłaca to po prostu nagrać? Czy to nie jest totalny bullshit? Okej. Okay. I jesteśmy tu w biurze. Okej. Okay. I mamy tutaj jak na. O, tutaj zegar. Tu mamy wszystkie reguły. I na WASD nie ma żadnych bindów, więc trudno. Mamy tutaj takie odwracanie się specyficzne. Tutaj te okna, zamiast być tam z tyłu, to są teraz blisko. Co będzie bardziej przerażające, jak coś tam w nich się pojawi. I to w ogóle. To nie wystarczy po prostu kliknąć. Trzeba to przeciągnąć. Co też jest fajne. Tutaj jakiś przycisk. Nic nie robi. Jak fajnie. To jest na razie pierwsza noc. Więc się tak nie obawiajmy. Szkoda, że tutaj światła nie można włączyć. Ale jednak fajnie, że można przesuwać kamery. Tu jest Foxy. Wait. The fuck? On się rusza? Dobra, bo ja chciałem coś powiedzieć, a się zaciąłem. Chciałem powiedzieć, że nie każdą kamerę można ruszać. Jak widać, że tutaj nie można tylko przesuwać. Tu można. Tu też można. Czyli tylko niektóre kamery. Czemu tu nic nie widzę? Niektóre kamery można przesuwać. Siema, Cheaper. Co tam u ciebie? Jak się trzymasz? Okej. Okay. Tutaj oczywiście audio only, bo jak zawsze w kuchni nic nie widać. Jak zawsze. Ciekawe, czy te plakaty się też zmieniają jako easter egg. Tutaj nie ma nic. Na razie jest zbyt cicho. Co to jest? Nie powiem, jak to wygląda. Niech każdy samemu zinterpretuje to, co tutaj jest. Interpretacja jest otwarta, otwarta. Tak, na pewno. Ej, bo nie ma. Marionetka tu jest. Ej, bo jest cicho. Ej! Jest trzecia w nocy. A czy trzecia AM już? I nic nie słychać. Jedyne co słyszę, to tykanie zegaru. Szybko. Ej, nie słyszę. Ani ambientu z żadnego? Ej, ale naprawdę żadnego ambientu nie ma. Żadnej muzyki.
animatroniki też się nie ruszają. Ej. O co chodzi? Dlaczego ja szepczę? Help me, pomóż mi. U! Po prawej ktoś chodzi. To Chica. O! Tu jest, tu stoi. Tu stoi. Widzę się. Ty jesteś oko? Nie. Czy może? Czy to są jej oczy? Ej, ja już nie wiem. Ale widzę, ale na pewno tu stoi. Widać tu, że tu jest ręka. I to jest niepokojące. Bo nie ma żadnych dźwięków. Żadnej muzyki. Jest cisza. I nagle słyszysz tupanie z prawej strony. Usłyszę ją, jak będzie chodzić, co nie? I jakim cudem ona tak szybko stąd przyszła tutaj. O kurwa! Po lewej słyszałem. Siema! Ej, przed chwilą byłeś tam. Piękne masz oczy. Ding dong, ding dong. Ej. Patrzę na Discorda. A tam bam bam. Rizujemy samice. Pozdrawiam bam bam. Rizuj samice. Też radę. Ja. Rozjebał mnie tutaj pod koniec. Ja tu kończę zmianę. Przeżyłem noc. Czuję, że ledwo. A ten kurwa wyskakuje na Discordzie. Rizujemy samice. Chikorita. Ja pierdolę. Babam to jest gość. On jest specjalny, ale dlatego go wszyscy lubią. A no faktycznie tutaj niczego nie ma. Przez chwilę myślałem, że tutaj... To co ja myślałem, że to jest ręka, myślałem, że to tutaj ciągle jest, ale... Jednak nie, to są jakieś boksy. Hello, little fella. Jak się masz? Lisiasty. Foxy. Siema. Ale jesteś sorry out of order. Przecież ty jesteś nieczynny. O kur. Cika słysza. Nie, nie ma jej? Nie ma jej? Okej. Okay. Gdzie ona jest? Kurwa, nie widzę jej! Nie widzę jej! Fuck! Nie, okej, okay. Nie. What the fuck? Co to jest do kurwy? Okej. Okay.
Chyba słyszałem, jak Boyi podchodzi, a dosłownie chwilę później Foxy wyskoczył. Okej. A to dopiero druga noc. Ale... naprawdę... od zera do stu? Naprawdę? Tak agresywnie od razu? Foxy naprawdę, on się nie pierdoli. Ja chciałem spojrzeć w lewo, bo słyszałem, że Bonnie napierdala. A to się okazuje, że Foxy biegnie. A nie zdążyłem zrobić tego. No, dźwignię przełożyć. Bo ja. Moim celem było zapalić światło i zobaczyć, czy Bonnie tam nie stoi. Ty kurwa, ten jebany kurczak tu chodzi. Co my tu mamy? Nie wychylaj się. Ja cię, please. No i stoi tu. That's what she said. Sorry, nie mogę się powstrzymać. Słyszę. Okej. Okay. Robimy taktykę Snuff 1. Foxy i drzwi. I w taki sposób przetrwamy. To jest pro taktik. Jeśli mi się nie uda, to ja nie wiem. Kurwa. Oh, hello there. Ej, jak to ładnie wygląda. Nie ma jej? Okej. Ej, dobrze, że nie było jebnięcia. Bo chyba serce by mi je było. Naprawdę. O, idzie tu. Nie? Okej. Okay. Słyszałem kroki po prawej. Po lewej cicho. Na razie. Okej. Okay. Tu odwracanie się. Okej. Okay. Słyszę po niego. Będę słyszeć, jak podejdą, co nie? Fuck. Co to jest? Kto to puka do drzwi? Ej, Fox jeszcze... elegancko zapukał, ej. Uprzejmy pan zapukał. Ale niestety ci nie otworzę, kolego. Ale dobra, myślałem, że już Foxy biegnie. Spanikowałem trochę. Bo on tam jeszcze jest. O. Teraz biegu. No to może... chyba dobrze zrobiłem. Nawet. Okej, tam... tam jest Bonnie.
Ej, gdzie jest Freddy? Gdzie jest Freddy? To jest druga noc do chuja. Ej, gdzie jest Freddy? O, fuck. To jest druga noc. Gdzie jest Freddy? Fuck. Freddy Fazbear. Cześć. Wypierdaj. Okej. Fajnie, że oni pukają. Siema. Nie, no zajebiście. Ale to serio ładnie wygląda, no. Ładnie, podoba mi się. Ale myślę, że byłoby straszniej, gdyby nie pukali, tylko gdyby kroki były i gdyby było takie jebnięcie jak w, nie wiem, no normalnie w FNAF-ie 1 było takie jebnięcie, nie? Było normalnie. Jak się zauważało kogoś przy drzwiach, to było taki jumpscare. Tak jaki był. Takie jebnięcie było, takie bang! I zawał chwilowy. Fuck. A czeka tu już jest. Siema. Chikorita. What's up? Dobra, myślę, że kontynuuję swoją taktykę na FNAF 1. Chociaż skoro oni pukają do drzwi, to ja nawet nie muszę go sprawdzać. Jakby to nie ma sensu. No. No i słyszę. Okej. Okay. Tak, trzeba sprawdzać. A słyszałem krok. Teraz słyszałem kroki. Dobra. Teoretycznie nie muszę sprawdzać nawet świateł. Bo kiedy podchodzą, słyszę pukanie. Słyszę ich kroki, gdy podchodzą. Gdy są przy szybie, słyszę pukanie. Dokładnie. A gdy odchodzą? Jest dźwięk? Foxy. Okej, Foxy się napierdalał o drzwi. Ej, weź tak wypierdalaj stąd, okej? Nie słychać, jak odchodzą chyba. Czyli trzeba tylko sprawdzać, kiedy tak naprawdę odchodzą. Ale kiedy przychodzą, to już słychać. No tak. Czyli ja nie muszę tak światłami napierdalać. Ale chyba wolę napierdalać światłami i być pewnym. Tak szczerze. Ale jakbym chciał tryhardować, to tych świateł nawet nie muszę używać. Okay. Dobra, spróbuję to tryhardować. Okay. To są kroki. Po lewej.
Okej. Pukanie. Kroki po prawej. Ło! Co jest? Jaki zawał? Skąd się Freddy wziął? Ej! Jak działa Freddy? Ej, the fuck? Ej, może w Custom Night co pisze? Nie, nie pisze. Oczywiście. W settings też nie. Z 2D na 3D. O kurde. Co jeśli to kliknę? Czy mi to anuluje, na co się anuluje? Czy mi się to, jak to mi się zmieni? W takim sensie, o Jezus, ale to okropnie wygląda. W sensie, to jest teraz takie płaskie. Nie, weź mi to cofnij. Nie mogę. O nie. Niepotrzebnie to teraz z 3D na 2D już ustawiałem. No bo ja chciałem sprawdzić, jak to wygląda. No i sprawdziłem. Kurde. Jak działa Freddy? Freddy jest tu. Foxy. Foxy mnie zaraz zabije. Czy Freddy? Dobra. Foxy to biegnie. Ale Freddy go nie słychać, jak się przemieszcza. To była Chica. W kuchni. Okej. Okay. The fuck? Nie było cię. Gdzie jest Freddy Fazbear? Weź wypierdalaj stąd, okej? Okay. Chica. Skąd się bierze Freddy? Dobra, Foxy zaraz znowu. Dobra. Freddy? Tu? Nie? Tu nie? Spadaj. Ja nie widzę Freddy'ego. Tu już zamknięte. Ej, ja nie rozumiem, ja mam problem. Dobra, Chica się przemieszcza. Ale nie widzę Freddy'ego. Albo tam był. Oczywiście, tu jest. To było. Czy tu Freddy? Fuck. Nie zdążyłem. A już miałem złapać za ten, za tą wajchę.
No ja pierdzielę, nie. Dobra. Trzecia noc. Nie wiem, myślę, że to zostawię na tym. To był taki, no, mały taki sneak peek, małe takie. Spojrzeliśmy na to, jak to wygląda. No i szczerze, trochę to jeszcze potrzebuje developmentu. Trochę trzeba, jakby, nie wiem. Nie wiem, dziwne to jest, dziwne mam uczucia. Bo niby ładnie to wygląda wszystko, wszystko fajnie dopracowane i tak dalej, ale tu są jakieś. To nie do końca działa jak FAF 1. I chyba nie rozumiem czemu. Nie wiem. Wejdziemy jeszcze w to Extras. Okej. Chica jumpscare. Bonnie. Okej. Freddy'ego tu widzieliśmy. Aha. No i Foxy'ego też widzieliśmy, ale tutaj go w sumie nie ma. A to jest fajne. Zobaczyć to jakby, jak to wygląda w tym programie. Fajne. Jaki to jest program? Bo ja się tak bardzo nie znam. Czy to jest. Okej, nieważne. I tu mamy kredytsy, czyli mamy tutaj ten kanał na YouTubie, na którego można wbić, i mamy tutaj ten. To jest chyba ten. To jest Game Jolt? Czy mi się wydaje? Już nie wiem. No cóż, jak zawsze, link do gry jest w opisie. Możecie sobie sami wbić, możecie sami spróbować. Może uda wam się przejść trzecią noc. Mi się jakoś nie chce. Znaczy, teoretycznie mógłbym z tego zrobić miniserię, ale po co? To jest trochę taki FNAF 1, niby lepszy, ale gorszy. No, mówię, to jeszcze potrzebuje. Ta gra jeszcze potrzebuje tych, no, jakichś drobnych ulepszeń. Tak bym to powiedział, żeby nie było, że jakoś hejtuję czy coś. No bo ta gra też nie zasługuje na hejt. No jest po prostu. Jest fajny, fajny potencjał. No i teraz pytanie, czy coś z tym zrobią. I pytanie też jest takie. O! O, to jest fajne. Pytanie, czy jest Golden Freddy? Okej. Custom Night. O, jest Golden Freddy. I wyjebało mi grę, więc tym oto przepięknym akcentem zakończony ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć.